W dzisiejszym odcinku spróbujemy przetrwać na Marsie. A to jest dość ciężkie, tym bardziej kiedy meteoryt spada ci na skład paliwa obok kopuły mieszkalnej. Kto to tam umieścił? Surviving Mars, Green Planet, gra, która obecnie jest jeszcze darmowa na Epiku przez jeden dzień do godziny 16, jak zresztą widać. Jeżeli materiał z tej gry wam się spodoba, zachęcam do jej zdobycia po prostu. My tymczasem zacznijmy naszą polską misję na Marsa. Jako Polska mamy szereg bonusów, jak i kar, a poziom naszej misji oceniony został jako trudny. Logo naszej misji symbolizuje wspólny krajowy wysiłek, jaki musieliśmy podjąć, żeby ta misja doszła do skutku. Tak zaopatrzeni jesteśmy w stanie wysłać naszą pierwszą rakietę na Marsa. Miejsce lądowania zostało starannie wybrane i odpowiada naszym potrzebom. O, znalazłem idealne miejsce do lądowania, na pewno za pierwszym razem. Ideolo, super płaski teren. W sumie, jaki mamy profil misji? Odkryj następującą liczbę złóż podziemnych, 4 na 8 już zrobione. Miej określone liczby ekstra działających, wydaje się 160, cena rzadkich metali plus 40%. No logiczne, im więcej wydobywamy, tym za więcej sprzedajemy. To chyba odwrotnie powinno działać. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie eneba.com, gdzie i tak jak widzicie są strasznie przecenione dodatki do Europy Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. No i rakieta przyleciała. Eksploratora od razu wysyłamy do badania anomalii, a nasze dzielne drony niech wyładowują surowce na przygotowane miejsca. W okolicy mamy dwa idealne miejsca do założenia kolonii z wodą oraz blisko rzadkich metali. Jedne, drugie miejsce, idealne na dwie kolonie naraz. Wyznaczmy okolice do badania, automatyczne fabryki cementu zbudowane, miejsce na wodę, jej wydobycie wyznaczone. No to teraz czas dostarczyć paliwo i postawić kilka wież detekcyjnych. Patrzcie, Polska była tutaj już w 1973 roku. I kolejne złoża odkryte. Mamy już miejsca na aż 3 tak naprawdę kopuły do postawienia. Produkcja paliwa rusza na całego. Czas rozpocząć budowę naszej pierwszej kopuły, którą gdzieś tutaj umieścimy. Orzeł 1 wraca do domu, a orzeł 2 właśnie wylądował. I orzeł 3 z naszymi tutaj pasażerami, pierwszymi pionierami, ląduje na Marsie Sola 8. Oby teraz tylko nikt nie zginął. No i mam informację, że wydobywam 5,5 rzadkiego metalu na Sola. Bardzo powoli. I tą rakietę zapełnię w 6 dni. No, ale nie musi ona jeszcze wracać, więc niech ją zapełnią. Odkryłem jakieś dziwne kryształy na tej planecie, które blokują możliwość skanowania. No nie fajnie. O, a tu surowce mam. Nowy początek! Co by tutaj dalej pobadać dla nas? No, myślę, że kompresja paliwa nam się przyda, potem szkolenie z produktywności i automatyczne czujniki. A na sam koniec zróbmy badanie tych głupich kryształów. Widać, że na planecie pojawiło się kilka ciekawych miejsc. I może je zbadamy. Ciekaw jestem, jakie tutaj zasoby dostanę dodatkowe. O kurde, 30 rzadkich metali zdobyłem. Nadciąga burza pyłowa, która uderzy za półtorej dnia. No okej, no to musimy zabezpieczyć nasz tlen. Dobra, mamy to. Przed burzą udało się nam jeszcze dostarczyć lądownik przywożący zapasy żywności oraz najpotrzebniejszych części. Oraz uda nam się wystartować pełną rakietą dóbr, które teraz możemy wysłać na Ziemię i zarobić soczyste pieniądze. U nie. Nie! Na 3 godziny przed burzą wysyłamy obie rakiety i powinno nam to dać dość niezły bonus finansowy. No i burza nadeszła. Na szczęście mamy trochę zapasów tlenu, powinniśmy przetrwać bez problemu te 2 dni. Pierwsze zarobione miliony. No nie za dużo, ale zawsze coś. No i mamy to. Nasza kolonia została oceniona pozytywnie i jak widzicie spełnia wszystkie warunki. Ładnie to wygląda. 2 moduły mieszkalne i dobra podstawowe zapewnione. Oczywiście też posterunek policji postawiony. Wszystko się tutaj trzyma. Nowe lądowisko przygotowane. Wspaniałe pomniki, które mają natchnąć przyszłych kolonistów do jakże większego i zmożonego wysiłku w naszej kolonii. No to co? Trzeba zbudować chyba kolejną kopułę, jak i dosłać tutaj kolejnych kolonistów.
No i nowe zapasy surowców przybyły na naszą planetę czerwoną, no ale my musimy zacząć zaspokajać tutaj naszą produkcję. Więc myślę, że najbliższą kopułę już zbudujemy większą i postawimy ją właśnie obok złoża metali, żeby również uruchomić tutaj produkcję najpotrzebniejszych komponentów na tej planecie. No niestety, jak widzicie, nie wszyscy dali radę naszej wspaniałej kolonii. Są tu też i osoby dość słabe psychiczne, które muszą wyjechać. O, Space Y chce z nami tutaj zacząć handlować. Za 50 cementu chcą nam dostarczać 85 jednostek żywności. Myślę, że na razie możemy się na to skusić. Tajemnicze kryształy. No nic, mogę je zasilać energią. Trzeba sprawdzić, co to spowoduje. Super projekt. Po prostu poleciałem i sam na siebie zrzucam teraz meteoryty, bo je skierowałem na siebie. No ale dzięki temu mam jakieś tutaj surowce, badania do anomalii i tak dalej. No tylko jeszcze muszę przetrwać 1,5 dina. O, mam takie jeszcze urządzonko, o którym totalnie zapomniałem. Chociaż jak widzę, nie jest za bardzo wydajne i tak na przykład z innego złoża tutaj zamiast 300 wydobędę tylko 150 surowców. No ale zawsze coś. No to trochę surowców tutaj mi spadło. Większość to niestety tylko zwykłe metale i troszeczkę polimerów. Z tego co mam okazję tutaj popatrzeć. No ale jakieś dwa badania też miałem w tym regionie, więc całkiem niezła misja. Czasem nasza druga kopuła już jest gotowa. A my możemy zacząć produkcję naszej żywności. I przybywają nowi koloniści, którzy są już gotowi do zamieszkania w naszej nowej kopule Kraków. Więc tylko czekać, aż zaczną nam produkować tak potrzebne surowce. O kurde, zobaczcie. Jak dostarczę 30 energii do kryształów, to mi daje metale rzadkie. Kamień filozoficzny Rubedo. Zadziwiające. No, powiem wam, że dość fajnie to wygląda, bo rzeczywiście jakaś energia kosmiczna nam tu przepływa. Czas na kolejną grupę śmiałków, żeby ona nauczyła na Marsie. Oto czas zająć kolejne tutaj kryształy w imię naszego dobrobytu. O nie, meteoryty lecą prosto w moją bazę. No bym miał fuksa, jeżeli wszyscy mi nie zginą za chwilę, bo zobaczcie. Dosłownie w rury, dołączające prąd, dołączające wodę, dołączające tlen. I obok jest skład paliwa. Cóż złego może się stać? No, tutaj, no po prostu dużo z naszej bazy nie zostało. No, tak, przewiduję, że ta kolonia długo nie pożyje. Serio, te eventy kosztowały mnie na razie jakieś 1 miliard dolarów sprzętu, który muszę wysłać na Marsa dodatkowego. Jedyny plus tej całej burzy to teraz, że mam tu bardzo dużo metalu do pozbierania dodatkowego. Bardzo dużo. Okej, chyba na razie udało nam się przetrwać. Znowu mam jakieś budynki niedziałające, ale to jest w wyniku braku zwykłego prądu albo czegoś innego. Okej, wszystko na razie działa, chociaż nadciąga burza elektrostatyczna, ale ona chyba aż tak zła nie była, jak meteoryty. Ile ja tutaj ciekawych rzeczy mam. Zobaczcie, polaryzująca kopuła. Budynki potrzebują mniej utrzymania, ale mam coś do tego. Tryb bezpieczny, jakaś taka zabawa, która powoduje, że... Osoba, która dostaje u mnie załamania, już nie wraca na ziemię, tylko idzie spać na 6 godzin i wstaje zupełnie zdrowa. Więc w sumie może nawet to opracujmy, patrząc na to, jak mi idzie. No trochę tych przełamów będzie. A co to dalej? Napęd ekstraktora, okej. Okay. Doprowadź zasilanie do wszystkich kosmicznych kryształów, by poznać tajemnicę do końca. Mają być inteligentne. Czy ja chcę to zrobić? O, i patrzcie, są nawet duży kosmiczny kryształ, dający mi 2 na dzień. Naprawdę sporo dodatkowej produkcji. No i nasza kolonia jakoś tutaj już zaczyna normalnie funkcjonować. Dwie kopuły działają. Wydobycie trwa w najlepsze nawet 10 minerałów szlachetnych na dobę. Tylko zeszło jakoś tak do sola 45. Nie zauważyłem tego. Ten system zasilania panelami słonecznymi nie jest najlepszy, bo one się wyłączają na noc. I to powoduje, że w nocy odpalają się nam te diabły pyłowe, które niestety mogą powstać, kiedy ten obiekt jest nieczynny. I wtedy często uszkadzają mi całą okolicę. O, tak jak tutaj. I dzięki temu już nic nie wydobędę. Jesteśmy też na dobrym etapie skanowania okolicy. Jak widzicie, mamy bardzo dużo złóż rzadkich metali i kilka z nich jest bardzo dobrej jakości, co powinno zwiększyć mi wydobycie jeszcze bardziej. A jeszcze pieniądze już rosną pomalutku. Realnie tu, gdzie są te niskie wskaźniki wydobycia, nie będę budował kopuł przy tym, bo mam parę bardzo wysokiej jakości źródeł.
źródeł wydobycia, więc tam postanowię budować kopuły, a te z niską jakością wydobędę dzięki naszej super maszynie wydobywczej. Z ziemi zamawiam dodatkowe komponenty, te walone diabły pyłowe, które się odpalają, kiedy tu się po prostu to zatnie wszystko. Muszę jak najszybciej wymienić to na turbiny wiatrowe. W sumie to zrobię troszeczkę taki większy tutaj plac budowy. Mam nadzieję, że kompleks trzech kopów mi tutaj wyjdzie. Uwielbiam te diabły pyłowe. Uwielbiam. Jej, wydobyliśmy 200 metali i 2 miliony dodatkowe nam wpadły. Pierwszy raz chyba w historii naszej kolonii potrójne lądowanie trzech orełów naraz praktycznie. Nie wiem, jak to się zdarzyło, ale ostatni z pierwszej grupy kolonii właśnie zmarł nam człowiek po 68 dniach. Ze starości. Wreszcie mam arkologię do wybadania. Ona jest super, jeżeli idzie o te takie iglice mieszkalne. Bardzo dużo pojemności ma i można wtedy jakieś lepsze tutaj budynki postawić w tych iglicach. I w sumie może poczekam z tym wszystkim na właśnie tą iglicę mieszkalną. Jakby to powiedzieć, mieliśmy pewną tragedię. Bardzo dużo kolonistów nas zmarło z powodu braku wody i powietrza, no zdarza się, 40 kolonistów poszło do piachu. Nie wiem, czy to już nie jest kaplica podejścia. Ups! A wszystko przez dwa pioruny, które mi wyłączyły tutaj te drony i potem walnęły tutaj chyba w to zgęszczenie, albo gdzieś tutaj, żeby zabrakło mi wody. Tym bardziej, że tutaj te trzy, które zasilała, jeszcze drony nie zbudowały mi wtedy zasilania backupowego, które miałem w planach, żeby tutaj jak najszybciej podłączyć, żeby tutaj było to wydobycie wody jeszcze zwiększone. Oj, my god, jak to teraz wszystko tu ogarnąć? No nic, dwie rakiety lecą z powrotem, wiążąc ponad 40 kolonistów. No ale tak czy siak, źle się stało. Co za event? Co za event? To mi ratuje życie. Otrzymujesz 50 ochotników, entuzjastów i 750. Wow! Żeby uniknąć podobnej tragedii, buduję takie systemy backupowe w różnych miejscach. Tutaj już na wodę, tutaj na tlen i zaraz gdzieś dalej ja to również dobuduję. Że zawsze koło jakiejś bazy dronów, no tutaj mam dwie akurat, jeszcze do tego zapas metali, jakby się tutaj coś popsuło do naprawy. Żeby taka tragedia się już więcej nie powtórzyła. A tymczasem, no widzielni ochotnicy z ziemi, jak widzicie, z radością przybywają na naszą planetę. Lukas zapomniał jeszcze zbudować tutaj kolonistom miejsca do jedzenia. No to chyba kolejnych trzech nam zaraz zejdzie. I mamy setkę kolonistów, jej, tylko szkoda, że... A, na dwójkę dzieci mamy tutaj, wow. Ciekawe, czy się tutaj urodziły, czy je jednak importowałem. No, ale trudno. Setka kolonistów, no, nasza kolonia prosperuje. Nie mogę powiedzieć, że jakoś ładnie wygląda, ale wiecie, o to będę dbał, jak ogarnę cały poziom tutaj. Dajcie znać koniecznie, czy odcinek wam się podobał. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć drugą część, w której może już postaramy się terraformować Marsa. Jestem ciekaw. Nie no, bez jaj znowu. No tak, coś czuję, że możliwe, że tutaj nie przetrwam tego do drugiego odcinka, ale liczę na wasze komentarze.